witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto truskawkowy dynamit. Najpierw trzeba zrobić masę truskawkową, do której potrzebujemy 600 g truskawek, 400 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze około 300 g herbatników maślanych i kawałek czekolady mlecznej i gorzkiej. Na początku tak naprawdę musimy przygotować foremkę i spód ciasta. Nasza foremka ma wymiary 24x36 cm. Wyłożyliśmy ją papierem do pieczenia, jak Państwo widzą, i na spód wykładamy około 19 sztuk herbatników maślanych. Około, bo wiadomo, każdy producent ma inną wielkość herbatników, ilość ich może być inna. Musimy wyłożyć nimi w każdym razie cały spód ładnie. A teraz masa truskawkowa. Do miseczki wsypujemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie. Wtedy możemy żelatynę zostawić do wystudzenia, jednak podczas studzenia proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie zrobiły się grudki. Żelatyna sobie stygnie, a my bierzemy 600 g truskawek, myjemy, pobieramy z szypułek, wsypujemy do miski i blendujemy. Powstanie taka płynna masa. Miska na bok, bierzemy drugą miskę, do której wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki, i zaczynamy ubijać. Jak Państwo zobaczą na naszej ubijanej śmietance ślady pozostawiane przez łopatki miksera, to wtedy możemy dodać 80 g cukru pudru. Proszę pamiętać, że ilość cukru pudru jest orientacyjna. Jedni z nas lubią słodsze ciasta, inni mniej słodkie, więc proszę sobie spróbować, czy wystarczy, czy może dodać. Śmietankę ubijamy na sztywno, a po ubiciu jej dodajemy, tak jak Państwo tu widzą, naszą wcześniej przygotowaną płynną masę z truskawek. Wszystko musimy dokładnie wymieszać. Nasza masa śmietanowo-truskawkowa już prawie gotowa. Musimy jeszcze dodać żelatynę do środka, ale zanim to zrobimy, musimy żelatynę zahartować. Dzięki temu po wlaniu jej do naszej masy nie porobią się grudki. Czyli do żelatyny dodajemy jedną łyżkę masy, wszystko ze sobą dokładnie mieszamy i teraz możemy już ją wlać małym strumieniem do środka i wymieszać wszystkie składniki ze sobą bardzo dobrze. Tak więc mieszamy żelatynę z masą i teraz możemy już dodawać małym strumieniem do masy śmietanowo-truskawkowej. Po dodaniu żelatyny musimy wszystko bardzo dobrze ze sobą wymieszać i możemy wrócić do naszej przygotowanej foremki i tą masę śmietanowo-truskawkową wylewamy na wierzch tych herbatników. Jak Państwo widzą, ona jest płynna, sama powinna się rozłożyć po herbatnikach. Jeżeli potrzeba, no to spróbujmy rozłożyć ją równomiernie, trochę łopatką, trochę potrząśnijmy foremką. I ta masa musi lekko zastygnąć w tym momencie, więc wsadzamy ją do lodówki dosłownie na 5 minut. Po 5 minutach ta masa jest na tyle zastygnięta, że możemy wyłożyć kolejną warstwę herbatników maślanych. Foremkę wstawiamy do lodówki na czas przygotowywania kolejnej warstwy, a my zajmujemy się pianką truskawkową.
Do pianki truskawkowej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, jednego opakowania galaretki truskawkowej i 200 ml rządku do rozpuszczenia galaretki. Do miseczki wlewamy 200 ml rządku, wsypujemy jedno opakowanie galaretki truskawkowej, mieszamy, żeby się rozpuściła w tej wodzie. Proponuję tą galaretkę przygotować sobie dużo wcześniej, ponieważ musi ona całkowicie się wystudzić, a to troszeczkę jednak zajmuje czasu. Jak już prawie jest wystudzona, wyjmujemy z lodówki 400 ml śmietanki kremówki 30%, wlewamy do miski i ubijamy mikserem. Po ubiciu na sztywno śmietanki dolewamy małym strumieniem już wystudzoną galaretkę truskawkową. Pianka truskawkowa przygotowana, wobec tego wyjmujemy foremkę z lodówki i na wierzch herbatników wykładamy tą piankę truskawkową. Jej musimy lekko pomóc rozłożyć się równomiernie po wierzchu herbatników i musimy wyrównać powierzchnię. Ciasto już prawie przygotowane. Musimy jeszcze na wierzch zetrzeć. Najlepiej taką tarką albo nożykiem do warzyw, kawałek czekolady mlecznej i gorzkiej i równomiernie obsypać wierzch naszego ciasta. A następnie wsadzić tą blaszkę z tym ciastem do lodówki, tak na minimum 12 godzin, żeby herbatniki dobrze zmiękły i zaczęły współgrać z ciastem. A po tym czasie ciasto jest gotowe i myślę, że ten truskawkowy dynamit będzie hitem na Państwa stołach. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.